birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun na puchy przyszły. Your joy to the ones who lost their hope. Pa. Cześć, super, że z nami jesteś. Pamiętaj, by zostawić nam łapkę w górę, jeśli podobają Ci się nasze filmy i subskrybować nasz kanał po więcej vanlife'owych treści. Miłego oglądania. Hej Wam, już jesteśmy koło Bergen. Taka niespodzianka. Po drodze zdecydowaliśmy się jednak nie jechać na pole kempingowe, bo wyszło słońce. Tak jak widzicie, jest piękna pogoda. Parking wygląda tak, tam jest wjazd. Tutaj mamy raz, dwa, trzy. My jesteśmy czwartym, piąty, szósty samochód i siódma przyczepa. Także to jest dość mały parking taki, ale tutaj nie słychać nic z drogi, jest spokojniutko. Nikt tutaj nie przyjeżdża, poza tym, żeby się przespać na noc i pojechać dalej, także super. No i tak jak widzimy tutaj zaraz z boku, ludzie zostawili samochód, wzięli rower i pojechali sobie do Bergen. Stąd jest niedaleko, myślę, że około 10 km, także ludzie biorą też stąd albo pociąg, albo też i biorą jakieś skutery, albo rowery jak mają i jadą do tego, do miasta. Myślę, że fajna opcja. Spędziliśmy tutaj już noc, nie jest to za piękne miejsce, robi swoją robotę na jedną noc na parking. Teraz jedziemy już do miasta, tam zostawimy samochód na parking za następne 12 euro za 5 godzin. To tak tutaj kosztuje, no. Gotowa odkrywać Bergen? Mówię, że bardzo ładne kolory, ten zielony, biały i żółty. Takie nawana by nam pasowały, co nie? A to rok 52 zł? Trochę kosztuje 48 koron, co jest około 20 zł, to są całkiem normalne ceny, jak w dużym europejskim mieście. Jedno to była cena hanowa, a drugie Anabela sobie wybrała migdałowy zabijak z wanilią. Thank you.
noga uratowała nam znowu 4 litery. Na jak miasto. Wrażenia? Jest super. Miasto jest bardzo fajne, mam dość miasta. Cieszę się, że jedziemy dalej do natury. Ale bardzo, bardzo fajne miasto. Takie mam mieszane uczucia. Piękne miasto, podoba mi się, ale te punkty, które myślałem, że są fajne, to są takie o. A na to, przykład? Tak, ten sklep z rzeczami świątecznymi, no to było takie naprawdę o. Ten targ rybny na przykład, to był... Było ok, strasznie drogi, ale tak troszkę tego, takie nic, no. Wolałbyś kupować ryby od rybaka na kutrze, nie? Ale miasto, tak widokowo, to jest tak naprawdę fajne, naprawdę ładne. Dobra kawa? Dobra kawa. Dobre ciacho? Dobre ciacho, mamy donaty. Idziemy coś jeść i jedziemy. Co jeszcze tam było fajnego? To było fajne, że na przykład ten fiord tak wpływa w miasto i tam naprawdę ogromne statki i takie małe statki, takie promy malutkie jak ten, jak w Wenecji, nie? Trochę uczucie. Taksówki wodne. Taksówki wodne, co? Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie ty dzisiaj spałeś? Gdzie idę? Teraz jest pytanie. Idę czyścić okna z tyłu. Bo nam pająki już z pęczyny robią. Super, jadą na wycieczkę. Ile czasu jeździmy już? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 4 miesiące. Jeździmy już 4 miesiące i mieliśmy samochód raz. Raz, no. Idę umyć okna, bo nie wytrzymam. No ja wam pokażę widok. Tak na razie to chcę tylko przemyć lusterka, szyby i światła i z tyłu szyby były strasznie brudne. Higieniczna. Wczoraj już wyjechaliśmy z Bergen, za parking tam zapłaciliśmy 12 euro, ale myślę, że bardzo było warto poprzechadzać się, pooglądać, naprawdę fajnie. I przyjechaliśmy w piękne miejsce, zaraz idziemy na spacer, to wam pokażemy, gdzie jesteśmy, bo jest znowu miejsce, do którego trzeba mieć silne nerwy, ja tak uważam, ale równie piękny widok stąd jest. Wow. Czerwony? To ty jedziesz czerwonym, ja jadę czarnym, no to? Ja jadę tym czarnym, to ty czerwonym. Dla mnie to jest kolejne to miejsce, w którym trzeba mieć mocne nerwy. Ja chyba ci będę robić piknik. Oprzycie? Oprzycie? Ja chyba piknik. Widać się, jak się opierasz. Okej, dzisiejszego pięknego dnia tutaj z pomiędzy drzew. Wylądowaliśmy w bardzo pięknym miejscu, w sumie trochę spontanicznie, bo wybieraliśmy się na Flambana, czyli na tą kolejkę, ale... I to jest taka atrakcja turystyczna, no i mogliśmy się tego spodziewać, ale dopiero to zobaczyliśmy, będąc na miejscu. A pierwsza rzecz, którą zobaczyliśmy, było milion ludzi wszędzie. Na polach kempingowych. Wszystkie pola kempingowe. Koło drogi tak samo, nie? I wszystkie kempingi, parkingi są zaznaczone, że kampery tam nie mogą parkować ani nocować, w sensie, że jest to bardzo turystyczne miejsce. I to jest taka kolejka, która tutaj wśród gór przejeżdża chyba 20 km. To jest jedna z to jest najpiękniejsza droga pociągiem w Europie, tak? Tak, tak jest określona. I chcieliśmy na nią pójść, ale zobaczyliśmy jej ceny. I nas trochę wbiło w buty. I wyszło tak, 50 euro, czyli około 240. Tam i z powrotem. Dobra, 60, no to prawie 300 zł za osobę. Tak? Więc
Tak. Stwierdziliśmy, że tą 40-minutową podróż pociągiem sobie darujemy i pojedziemy w piękne miejsce, gdzie będziemy mieli piękne widoki też. I tak właśnie zrobiliśmy. Jesteśmy tutaj przy punkcie widokowym Stegastein. Nie wiem, czy widzicie, tam jest taka platforma, na którą można wyjść i właśnie podziwiać sobie tutaj góry i fiord, i jest to bardzo piękne. I pod nami jest jest najdłuższy tunel w Norwegii, ma chyba, pamiętasz ile? 24 czy 26 km, 24,5 chyba, no. I mamy do was pytanie, bo Krystian usłyszał, że... Ja usłyszałem, że tutaj w Norwegii płaci się za ten, za jak jest nowy kawałek drogi albo tunel otwarty, to się płaci za ten przejazd przez ten tunel czy przez tą drogę tak długo, dopóki się nie spłaci ta inwestycja, a potem już się nie płaci za to. Ale nie znaleźliśmy takich informacji w internecie jak do tej pory. Nie, ale jak wiecie, czy tak jest, czy tak nie jest, to proszę dajcie was, nam dajcie znać. Jesteśmy ciekawi, czy to faktycznie jest tak, bo też na Park 4 Night było na przykład, o, już za ten kawałek drogi się nie płaci. Czy no, do kiedy to się płaci, jesteśmy ciekawi. I co? No właśnie można tym najdłuższym tunelem przejechać albo trasą z takimi widokami. Więc my wybraliśmy trasę takimi widokami. I jesteśmy ile? 20 km od Flam. Tak. Jakieś 15-20 km, czyli niedaleko dalej przejechaliśmy, a jest pięknie. Mogliśmy tutaj spać na parkingu, gdzie było bardzo spokojnie. Witam was serdecznie z kolejnego miejsca. Pojechaliśmy całe 15 km dalej. Muszę wam pokazać, jak tutaj wygląda. Jak przyjeżdżaliśmy, zobaczyliśmy to miejsce, że jest wolne i stwierdziliśmy, że zostajemy tutaj. Tutaj sobie ugotowaliśmy obiad. Spędziliśmy trochę czasu tak na luzie i teraz mieliśmy krótki wieczór filmowy z Anabelą. Już biega tutaj w piżamie. A ja stwierdziłem, że wyjdę, jeszcze wam powiem, na chwilkę pokażę, gdzie stoimy. I zaraz idziemy spać. Co? Ja troszkę głodna. Dobra, jeszcze zjemy kolację. Ale patrzcie się, gdzie stoimy. Na pufy przyszły. Jedzą stolik. Cymbelka. Cymbelka, a widziałaś tamte inne? Norwegia. Na początku, jak wjechaliśmy, zobaczyliśmy te pierwsze ujęcia, te pierwsze sceny, te pierwsze jeziora i góry i tak byliśmy, czy to to? Okej. I później, jadąc dalej w głąb lądu, odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Słuchajcie, tutaj jest tak pięknie, jest tak zapierająca dech w piersiach natura, że aż ciężko nam to wyrazić na pewno scenami i słowami. Wiecie co, to jest tak, że Norwegia jest bardzo dobrze oceniana. Spodziewaliśmy się bardzo dużo od tego kraju i na początku to było takie, tak szukaliśmy tego wszystkiego, dopóki nie wyjechaliśmy tutaj na górę i chyba widać na tym filmie, jak nas to zabrało. Jest pięknie, niesamowite miejsce. Jest bardzo przyjazne miejsce, jeżeli chodzi o van life. Jest zimno, ale nawet to zimno w lecie nadrabiają te widoki, które tutaj są, bo jest naprawdę cudownie. Cześć, dzień dobry, już kolejnego dnia. Słuchajcie, zjechaliśmy ze szczytu góry, bo było pięknie. Mieliśmy super owczane towarzystwo, ale zimno i zjechaliśmy już na dół, spaliśmy dzisiaj na dole. I w ogóle taka śmieszna sytuacja, bo Krystian sprawdził, ile było stopni rano w samochodzie, bo wydawało mi się, że jest ciepło i było 17, a na górze to ja nie wiem, chyba z 10 było, bo faktycznie były noc, że się obudziliśmy i było naprawdę chłodno, włączaliśmy w środku nocy Webasta. Także nie wiem, czy wiecie, w tym tygodniu lecimy do Wiednia.
W związku z tym musimy pewne przygotowania rozpocząć. Krystian jutro pracuje i musimy zrobić pranie, zanim polecimy. Także dzisiaj już kierujemy się w stronę Oslo i będziemy prać. Znaliśmy jeszcze fajne miejsce, nie? Właśnie słyszę tutaj, co Justyna wam opowiada, a opowiada jeszcze jednej rzeczy zapomniała powiedzieć. Jesteśmy jakieś, ile? 400 km od lotniska, a tutaj się naprawdę powoli jeździ, także czeka nas około 4-5 godzin jazdy jeszcze do tego Robimy lotniska. Sobie to na wygodnie i na spokojnie, nie tak, że całą trasę na raz i lot. Mamy pranie, mamy check-in zrobić, spakować się, dojechać 400 km. Ty jutro pracujesz? Ja pracuję. I pojutrze lecimy. I pojutrze już całkiem rano lecimy, także jutro wieczorem mamy być gotowi. Gotowi, dobra. Także jedziemy teraz do... Chciałam wam powiedzieć, że jedziemy do fajnej kawiarni, w której można robić pranie i sobie posiedzieć, także fajnie. A jeszcze wam chciałam coś pokazać, bo w ładnym miejscu jemy obiad, patrzcie. No i szybka zmiana planów. Jesteśmy jednak w innym miejscu, nie dojechaliśmy do Oslo, dojechaliśmy jakieś, nie wiem, 30-40 minut, nie za daleko. Jesteśmy na polu kempingowym. Zjechałem, żeby spuścić szarą wodę, no i okazało się, że tutaj jest bardzo ładnie. Pierwsze pole kempingowe, które widziałem, które naprawdę mi się podoba. Bo inne to są po prostu przy drodze takie o kawałek zielonego, żeby się po prostu zaparkować. A tutaj są i prysznice, znaczy w innych też są prysznice. Ale tutaj są pralki, jest bardzo ładnie przy jeziorku, jest spokojnie. No i postanowiliśmy, że tutaj zostaniemy. Ile płacimy za to? Płacimy 270 koron za kemping plus 80 koron za pranie. I to jest około 160 zł, jakoś tak. 160 zł za wszystko. I postanowiliśmy zostać tutaj na noc. A teraz mamy zrobić pranie, umyć naczynia i się wyluzować. Te trzy rzeczy. Także zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, to popatrzcie, gdzie jesteśmy. Dobra, Justyna się zabiera za pranie, ja się zabieram za brudne naczynia. Nazbierało nam się trochę. Jak widzicie, po tonie uwielbiam. Uwielbiam to robić. Tam jest zmywarka. Przecież tutaj jesteśmy na kempingu, gdzie jest zmywarka. Nawet mi o tym mówił, że możemy sobie nasze rzeczy umyć. Nowe zmiana planów. I gotowe. Super, super sprawa. Naprawdę, 3 minuty to trwało i tak widzieliście, tak para tak leci do góry. Jest wrzątkiem, naprawdę takim wrzątkiem dezynfekowane. I tam są jakieś detergenty, które też się automatycznie dodają. Super sprawa. Okej, okay, tutaj jest mały plac zabaw też, czyli checkpot z Anabelką. Anabelka zobaczyła i od razu chciała pobiec tam. Także Justyna poszła teraz z Anabelą na plac zabaw. Ja w tym czasie zrobię coś do jedzenia. A jeszcze jak szukacie jakichś bardzo fajnych, motywujących podcastów po angielsku, Power Hour.
super jest. It's the chance of your life. Cześć Wam, dzisiaj Krystian pracuje, to dzisiaj jedziemy już do Oslo i pomyślałam, że pokażę Wam jeszcze ten kemping, bo jest naprawdę bardzo fajny. Jest naprawdę bardzo ładnie, podlinkuję Wam ten kemping, tak się nazywa, a na dole opis jest zawsze w linku do tego miejsca, jak czasem zapomnę Wam tutaj dać. A tutaj są piękne góry z tyłu, jak widzicie, jak jest cieplej, naprawdę można sobie fajnie albo wejść do wody, albo na kajakach popływać, można tutaj wypożyczyć kajaki. Tutaj można też wynająć sobie takie domki małe, czerwone, jak są z tyłu. I właściciele są bardzo przyjaźni, naokoło są góry, jest tutaj bardzo spokojnie i bardzo fajnie. Toalety są czyste, jest w pełni wyposażona kuchnia. Zaraz Wam pójdę wszystko pokazać, co i jak, albo już teraz na przebitkach to widzicie. Ale naprawdę ja jestem bardzo zadowolona z tego, że tutaj przyjechaliśmy, odpoczęliśmy przed tą drogą dzisiaj do Oslo, która będzie trwała 4 godziny. Jedyną rzeczą, z którą musicie się liczyć tutaj w Norwegii, co częściej zauważyliśmy, to fakt, że za prysznic trzeba płacić osobno. To znaczy, że na przykład tutaj za 4 minuty prysznicu płaci się 40 koron, co jest w przeliczeniu 4 euro. Ja uważam, że 4 euro to jest dosyć sporo, za 4 minuty prysznica, 4-minutowe prysznice trzeba by się było naprawdę tak streszczać. Także dajcie mi znać, czy myślicie, że to jest dużo, czy niedużo, ale ogólnie jeśli chodzi o cenę kempingu, 29 euro, 290 koron, to uważam, że jest to bardzo, bardzo w porządku za to, co się tutaj otrzymuje. Przy tym, że Norwegia jest dosyć drogim krajem. Dobra, ja Wam teraz idę jeszcze ponagrywać co i jak i różne przebitki, jak tutaj jest, a Krystian dopracuje i później już jedziemy do Oslo na jutrzejszy samolot. Ja mówię po cichu, bo mała nam zasnęła. Jedziemy w stronę Oslo, tam może jeszcze dziś spotkamy się z bardzo fajnymi ludźmi. A co Wam chciałam powiedzieć? Po pierwsze, kilka osób z Was pytało, jak rozwiązaliśmy sprawę internetu w vanie. Więc prawda jest taka, że kupiliśmy wtedy w Szwecji 100 GB za 40 euro, taką kartę z Telenor chyba. I ona świetnie nam działała tutaj, w Norwegii. W tych miejscach, w których byliśmy do tej pory, ona się spisała naprawdę świetnie. W niektórych miejscach był tak szybki internet, że takiego szybkiego nawet nie mamy w domu w Wiedniu. Dlatego jak najbardziej fajne to polecenie jest. Nie wiem, jakie są ceny tutaj kart w Norwegii, bo nawet nie sprawdzaliśmy. Także jeśli wiecie, zapiszcie w komentarzach na dole, jeżeli mogłoby to być podobne dla kogoś. A druga rzecz jest taka, że już powoli jedziemy w stronę lotniska, to znaczy, że dzisiejszy dzień będzie polegał na tym, żeby się spakować. My kupiliśmy bardzo tanie loty, bo kupiliśmy loty za jedną osobę, kosztowało to 15 euro i w Ryanairze teraz do jakiejś daty, 7 dni przed podróżą możecie też bilety zmienić jeszcze, jeżeli są jakieś dostępne. My na przykład zmienialiśmy bilety ze środy na sobotę i kosztowało to ile dodatkowo, Krystian? 20 euro. Także naprawdę w fajnych cenach można w tej chwili to sobie wszystko jeszcze tak rozwiązywać. Także my dzisiaj będziemy się już pewnie przygotowywali do podróży. Mamy 3 bardzo małe takie te torby podręczne. Nawet nie mamy walizek, które można spakować do tego schowka u góry, tylko mamy te podręczne torby i tak podróżujemy, ale też jedziemy tylko na 3 dni, więc za dużo pakowania dzisiaj nie będzie. Musimy przygotować domek, tak żeby on sobie bezpiecznie mógł zostać na parkingu. I a propos, jeszcze Wam nie wspomnieliśmy, prawie byliśmy ważeni w Norwegii i to dlatego, że była kontrola dla samochodów ciężarowych i takich dostawczych, ale my nie zjechaliśmy na nią, tylko pojechaliśmy prosto, no i pan do nas podszedł i mówi, że jak jesteśmy takim samochodem w Norwegii, to musimy zjeżdżać na kontrolę. Po czym Krystian powiedział mu, że to jest kamper i pan powiedział, a to jak kamper, to jedźcie. Także uniknęliśmy ważenia. Myślę, że bylibyśmy trochę ponad. Nie wiem, jak tu jest w Norwegii, czy można mieć troszkę ponad ileś tam procent, czy nie. Tak jak wam mówiłam, w Austrii przymykali na to oko, a tutaj w ogóle nas nie chcieli ostatecznie zważyć. Także się cieszyliśmy, bo to jest zawsze trochę stresujące. Ja się zawsze stresuję trochę takimi sytuacjami. Tylko zobacz, jakie niebo. Kto by pomyślał, że wylądujemy w Oslo dzisiaj? Jesteśmy. Wcale to nie było najłatwiejsze sparkowanie, ale zaparkowaliśmy i idziemy spotkać się z fajnymi osobami. Thank you.
Słuchajcie, mamy specjalnych gości w vanie. Mówiłam wam, że nieplanowanie przyjechaliśmy do Oslo i tak się stało. Patrzcie, kogo my tutaj mamy. Cześć! Cześć! Jest godzina 22.40. My już dawno mieliśmy być na parkingu, gdzie śpimy, ale tak się fajnie rozmawia. Tak to jest, że jak się spotyka ludzi, którzy się czuje ten vibe, to po prostu czas płynie jak szalony. I tematy się nie kończą i możliwe, że zaplanujemy sobie jakąś wspólną podróż, bo oni się wybierają do Norwegii. A w ogóle kto to jest? To jest Martyna i jej mąż. Oni prowadzą bloga. Oczywiście wszystko wam zostawimy, podlinkujemy do filmiku, w opisie do filmiku. Kochają Skandynawię i Martyna prowadzi przepiękny Instagram. Naprawdę, jeśli chodzi o poczucie estetyki i taki skandynawski vibe, to jest to miejsce. A mało tego, naprawdę mają super miejscowy w Trójmieście. Jeżeli byście szukali jakichś takich inspiracji związanych z naszą polską coastline, to jest miejsce, do którego ja bym sięgała, bo znając Martyny poczucie estetyki i sposób, w jaki selekcjonuje miejsca, w które się wybiera, to jest to zdecydowanie to miejsce. Dobra, ja nie będę tu szkanować ludzi kamerą, bo to zawsze wiecie, ja mam tutaj wielki obiektyw, mikrofon i tak wystawiać ludzi na takie, to ten tutaj wam pokazuje, jak wygląda Instagram Martyny, a link do jej profilu i jej bloga zostawiam wam na dole. Bardzo się cieszę i po raz chyba setny powtórzę to tutaj na kanale, że kocham za van life ludzi, których poznajemy na swojej drodze, bo czasami spotyka się obcych ludzi, z którymi się pisało wcześniej na Instagramie, a ma się wrażenie, że spotyka się starych znajomych z podstawówki, z którymi po prostu można siedzieć i gadać. Dobra, tynka. Kończę. Słuchajcie, dojechaliśmy. Jest godzina pierwsza? Pierwsza w nocy? O 5 wstajemy, bo mamy poranny lot. Justyna się jeszcze zaczyna pakować teraz. Okej, jest bardzo późno, dojechaliśmy. Przesuper dzień. Bardzo intensywny. 7 godzin pracowałem, ile? 6 godzin spędziliśmy w drodze i parę godzin mieliśmy z super ludźmi, naprawdę. I tak bardzo dobrze kończymy ten dzień, także teraz się już z wami pożegnamy. A z wami się widzimy jeszcze za 3, 2, 1. Dzień dobry. Jest 6 rano! 6.30 już. O 6 wstaliśmy. Wstaliśmy po 3 godzinach snu około. Nie, 4. 4 godziny. Cała noc jest. I ja mam taką teorię. Jak się przed pójściem spać pomyśli sobie, że sobie będzie się długo spało, to się wstaje wyspany. U mnie dzisiaj zadziałało. U mnie też zadziałało. I właśnie przygotowujemy wszystko na wyjście, bo zostawiamy naszego vana. I tak, jesteśmy na lotnisku dzisiaj. No nie pytajcie, spaliśmy na lotnisku. Da się. Nie wiem, czy wolno. Ja nikomu nie mówcie. Dobra, wyłączam prąd. Wymyśliłem sobie, że wszystkie bezpieczniki wyłączę poza lodówką, bo w sumie lodówka to fajnie, żeby chodziła, ale resztę to chcę powyłączać. Idziemy sobie na lotnisko i tak zaczęliśmy rozmawiać z Justyną, bo wczoraj był naprawdę niesamowity dzień. Umówiliśmy się w Oslo, tak naprawdę to było spontaniczne, ze znajomymi, z Martyną i Marcinem, których chcieliśmy poznać osobiście, bo znaliśmy się tylko z pisania. I po drodze na spotkanie z nimi nagrywałem trochę Anabelkę. Ja tak się popatrzyłem do góry, a tam był odzew taki. Cześć, oglądamy was. A my was oglądamy. Spotkaliśmy ludzi, którzy jeżdżą po Norwegii i akurat byli, zostawili swojego kampera na zewnątrz, gdzieś poza miastem i na rowerach jeździli po mieście. To było tak super, było dziękujemy tak wam, miłe, że się odezwaliście. My w ogóle tak nie możemy, aż mi się cieplej na serduchu robi, jak to mówię, także ściskamy was, pozdrawiamy serdecznie i tak jak mówiłam, mam wspólne selfie. Napiszcie na maila, to wam myślę. Super was było zobaczyć. Fajnie jak przychodzicie, jak mówicie, że nas oglądacie. Czekaj, zawsze jest fajnie. Bardzo miłe uczucie.
co robi Krystian i Justyna, jak przyjeżdżają do Wiednia? Jeszcze mamy tutaj torby, już jesteśmy na fo. Już będziemy wchodzić. Jesteśmy w banie, z powrotem przyjechaliśmy. Jesteśmy bardzo zmęczeni i będziemy kończyć tego vloga. Justyna tak wygląda zmęczona. Tak zmęczony. Wstaliśmy dzisiaj o 4 rano, dojechaliśmy, jesteśmy w banie. Dla Krystiana to jest 4 nocka do 2 i później wstawanie do 4, także po prostu pada na łeb. Tak, ale jestem szczęśliwy, jesteśmy tutaj, nie mamy kwarantanny, nie mamy nic. Także na lotnisku poszło bardzo sprawnie, sprawdzili tylko tylko szczepienie, które mieliśmy i małej, my mieliśmy test dla niej, nawet nie testowali jej na lotnisku, także wszystko poszło bardzo sprawnie i fajnie. No, to także, co? Jedziemy także, w kolejne teraz, przygody norweskie. Teraz wsiadamy, jedziemy dalej, nagrywamy dla Was dalej, ale tym się podzielimy już w następnym tygodniu. Za tydzień w niedzielę o 9 rano, tak jak zwykle. Dziękujemy, że byliście, dziękujemy za wszystkie komentarze i łapki w górę, to bardzo pomaga naszym filmikom i dziękujemy z całego serducha naszym patronom. Dziękujemy, że jesteście i że dziękujemy za wsparcie. Pomagacie spełniać nasze szalone marzenia, to chciałam powiedzieć. My życzymy Wam wspaniałej niedzieli, wspaniałego poranka, popołudnia, wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.